Dzień dobry, Cieszyn jest pięknym miastem, a dzisiaj wyjątkowo, bo mam okazję rozmawiać z Miss Cieszyna, można tak powiedzieć, Ania Mlak. Tak. Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć. Słuchaj, najpierw pytanie do korony. Co z tą koroną? Czy nie jest za ciężka i czy nie spada w trakcie schodzenia na przykład ze schodów? Aktualnie się trzyma na mojej głowie i myślę, że nie ma problemów podczas chodzenia. Nie jest za ciężka. Nie jest za ciężka. Uczestniczyłaś w różnych konkursach. Tak. I w Polsce, i w Czechach. Tak. Gdybyś mogła powiedzieć, czym się różnią te konkursy, nazwijmy to konkursami piękności, w Polsce i w Czechach. Czy są jakieś różnice? No przede wszystkim, różnica jest taka, że przede wszystkim myślę, że język, bo na tym konkursie porozmawiałam się po czesku, bo dziewczyny, wiadomo, byłam jako jedyna Polka w tym konkursie, więc musiałam się troszeczkę podszkolić w czeskim, ale już miałam doświadczenie, bo pracowałam kiedyś w Czechach, więc nie było aż taki wielki problem. No i, a w Polsce, wiadomo, po polsku się porozmawiałam, więc to była taka różnica. No i my się też się różniły takim może zasięgiem troszeczkę bardziej, bo tam naprawdę też były dziewczyny ze Słowacji, też brały udział. Więc było takie to bardziej międzynarodowe, można powiedzieć. A w Cieszynie to było takie regionalne, dziewczyny właśnie z południa. A powiedz mi, na co zwracają uwagę jury, na co zwraca uwagę w Polsce, a na co w Czechach? Czy są jakieś różnice? To już zależy od konkursu. Myślę, że każdy ocenia przede wszystkim uśmiech, taką prezencję, ruch sceniczny, to co przekazujemy też widzom. Tańczysz też, tak? Tak. Oprócz modelingu. Z czym zamierzasz związać swoje plany na przyszłość bardziej? Z tańcem czy z modelingiem? Może ze sportem? Myślę, że bardziej z tańcem. Mam więcej takich celów w życiu. Też może z fitnessem, też troszeczkę chcę pokombinować. Mam plany właśnie studiować na AWF-ie, na kierunku instruktorskim, takim pod kątem tańca, troszeczkę fitnessu też. I chcę też w przyszłości właśnie trenować taniec, uczyć, przekazywać swoje umiejętności, doświadczenie innym dziewczynom. I będziesz prowadzić też zajęcia w Domu Narodowym właśnie z tańca. Tak, właśnie od września jestem bardzo szczęśliwa, że mogę właśnie poprowadzić zajęcia, bo to jest takie, myślę, że takie wielkie wyróżnienie i przede wszystkim takie wyzwanie dla mnie, bo to jest takie też nowość w moim życiu, że mogę poprowadzić taką grupę. Mam właśnie takie dziewczynki od 3 lat. To jest taki wiek przedszkolny. I są naprawdę bardzo słodkie. Daje mi to tyle radości, jak widzę ich radość i wszystko. I uśmiech naprawdę. Są bardzo zdolne przede wszystkim. I to mi daje taką motywację, żeby naprawdę ich wynieść na jakiś szczyt. A teraz wróciłaś z Francji, z tego co wiem. Tak, niedawno. Wróciłam. Co robiłaś we Francji? Tam pracowałam, w takiej restauracji. No to było naprawdę takie już w ogóle wielkie doświadczenie w moim życiu, bo wjechałam za granicę, wiadomo, inny język, kultura, przestawienie się tak inaczej, bo to jest inny styl życia naprawdę. Tutaj, jak jestem w Cieszynie, to naprawdę jest wielka gonitwa, wszędzie się ludzie śpieszą, naprawdę wszędzie, na zajęcia do szkoły, do sklepu, a tam jest po prostu inny świat. Tam ludzie mają na wszystko czas. Zamykają sklepy w trakcie po prostu pory obiadowej, wychodzą do sklepów, są zamknięte, oni wszyscy spożywają posiłki, no i tam naprawdę wszystko spokojnie jest, wszystko, na wszystko mają czas. Bardzo długo jedzą, to jest takie... Co... A ty długo jesz? I no. Dużo jesz, czy nie? Ja ogólnie tutaj w Cieszynie naprawdę to jem bardzo dużo, bardzo szybko przede wszystkim, a tam... Proszę Państwa, proszę się strzec, bo za niedługo Ania zje wszystko w takim szybkim tempie i tak dużo. Nie widać po tobie, że jesz dużo, więc nie wiem, co z tym. Nie widać, ale ja bardzo lubię jeść. Jakoś się tym jakoś tak bardzo nie sugeruję, że... A czego jakoś... sobie nie lubisz? Czego sobie nie lubię? Myślę, że to, że jestem bardzo potrzepana, czasami szybko mówię i dużo rzeczy gubię przede wszystkim. A, zgubiłaś chłopaka ponoć. Chłopaka? Tak, nie? Myślałam, że sukienkę. A, dobrze, to powiedz o sukience. Co, jak się to rozgubiłaś sukienkę i dlaczego? Znaczy, miałaś sukienkę na sobie i nagle patrzysz, nie ma, tak? I tak. Zastanawiasz się, dlaczego chodzisz naga. Nie. Nie. Po konkursie wyjechałam do Krakowa na sesję fotograficzną i wyjechałam na Skałki Twardowskiego, takie bardzo piękne miejsce. Jechałyśmy tramwajem. Miałyśmy mnóstwo przesiadek w tramwaju. Miałam pełno siatek ze sobą, po prostu z butami, z torebkami, wszystkim po prostu. Było to naprawdę, jeszcze w Krakowie byłam bardzo dawno, już tam się też nie mogłam odnaleźć w tym miejscu, więc po prostu wyszłam... Smok cię też trochę ogarnął i jakoś zamotał twoje myśli. No i co? I po prostu tak. Zgubiłaś sukienkę gdzieś. Tak, wyszłam z tramwaju i została siatka, po prostu najważniejsza siatka została właśnie w tramwaju. I to właśnie... Sukienka Diora za 100 tysięcy złotych została w tramwaju numer 4 i dalej tam jest, czy nie? Czy została odnaleziona? Nie, na szczęście się odnalazła, ale były takie poszukiwania. Cały dzień straciłam na poszukiwaniu sukienki. Ale skończyło się szczęśliwie, więc jestem bardzo zadowolona.
a sesja była przesunięta o jeden dzień potem, więc... A co jeszcze zgubiłaś? Co zgubiłam jeszcze? Że zdążyłam telefon zgubić i portfel w restauracji. Ale szybko się zorientowałam, więc szybko zainterweniowałam. Tak samo z sukienką. Wyszłam z tramwaju i od razu zareagowałam, że ją tam zostawiłam, więc... Aż tak potrzepana jeszcze może nie jestem. Korony nie zgubisz? Nie, myślę, że nie. Już będzie w domu leżała już. Dobrze. Tylko na okazję specjalne jakieś może zabiorę. Okazja specjalna to wywiad dla OX.pl. Oczywiście. W programie Gościa OX.pl. Chcę się zapytać o taką bardzo poważną rzecz. Jak postrzegasz to, że w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym świecie mamy takie nastawienie na cielesność? Mamy taki kult młodości, kult ciała, kult piękności i gdzieś coś takiego jak duchowość idzie na margines albo jest w ogóle mało znacząca w naszym życiu. Czy uważasz, że to jest problem, czy raczej dobrze, że wszystko idzie w kierunku takiego zaistnienia okładkowego? Myślę, że trzeba być przede wszystkim skromnym. Trzeba jakoś nie bardzo się mediować w tych wszystkich mediach. Myślę, że lepiej być skromnym, mieć to wszystko w sobie i przekazywać najbliższym ludziom, wszystko przekazywać im tą radość i te wszystkie cele, które osiągamy. I jesteś taka skromna? Myślę, że jestem skromna. Nie uważam się za jakąś naprawdę... Zaraz zapytamy kolegów i koleżanki, zaraz pójdziemy do szkoły. Ani, właśnie w szkole jesteś teraz w której klasie? Teraz w trzeciej klasie. I już za niedługo matura, za rok, ale może nie będziemy rozmawiać o szkole, bo szkoda sobie psuć humoru, tak? To zapytam cię na zakończenie o konkursy. Mhm. Czy wolisz uczestniczyć w konkursach takich SMS-owych, czy w konkursach takich, gdzie trzeba się zaprezentować i trzeba też pokazać swoją osobowość oprócz wizerunku? No jak najbardziej takich, co się można pokazać, przedstawić, pokazać to, co się tam potrafi, wykazać siebie po prostu, swoją radość, swój uśmiech, prezencję, ruch sceniczny. Oprócz modelingu, oprócz tańca zajmujesz się również wolontariatem. Gdybyś mogła powiedzieć, co robisz, komu pomagasz, w jaki sposób? No to jest to wolontariat sportowy przede wszystkim. Zajmuję się akcjami sportowymi, jak na przykład szarże MMA, jakieś downhille, takie bardzo sportowe, przede wszystkim sport. Ja kocham sport, więc nie ukrywam, że też powiązałam to jakby ze swoim takim pasją, bo kocham też właśnie wolontariat przez sport, bo jest to taka naprawdę bardzo fajna przygoda, bo można też dużo pomóc przy organizacji, też można zobaczyć, jak ta impreza wygląda też nie tylko od zewnątrz, ale też od wewnątrz, jak to wszystko wygląda. I jest naprawdę wielkie doświadczenie przede wszystkim, jak to wszystko się tworzy, ile ludzi można poznać. To jest naprawdę wielkie doświadczenie i myślę, że to była też bardzo fajna decyzja, że podjęłam się w wolontariacie. W tym roku właśnie też organizowaliśmy uliczne granie, gdzie właśnie dostałam taką troszeczkę takie wyróżnienie, że mogłam koordynować wolontariat. No, nie ukrywam, że było też to takie, nie było to łatwe zadanie, bo wiadomo, wolontariuszy było około 30-40. Więc to wszystko zgrać, wszystkie te zadania, nie jest to proste, ale podjęłam się. Nie boję się podejmować wyzwań i myślę, że nie można się bać tego i trzeba próbować swoich sił i się nie poddawać przede wszystkim. A jak wyobrażasz sobie siebie za 30 lat? Za 30 lat? Jeszcze o tym nie myślałam, ale myślę, że będę spełniała swoje cele i swoje marzenia. Myślę, że będę za te 30 lat już taka spełniona zawodowo, mam nadzieję też. Ania, kto cię wspiera? Wspiera mnie naprawdę dużo osób. Między innymi moi przyjaciele, moja rodzina. Ale też chciałam powiedzieć, że wielkie wsparcie mam od swojej trenerki, która dała mi różne możliwości, bo dzięki niej wyjechałam do Francji. Też dzięki niej zaczęłam modeling tak naprawdę. Przede wszystkim zaczęłam taniec, który jest moją największą pasją i spełnienie wszystkich moich marzeń to właśnie jest związane właśnie z tańcem przede wszystkim. Więc Mam w niej naprawdę wielkie wsparcie, jest taką moją drugą mamą, mogę powiedzieć. Dobrze, Ania, to na pewno będziesz spełnioną modelką, na pewno albo będziesz może spełnioną matką też, prawda? Spotkamy się za 30 lat na tych schodach, ja będę na pierwszym schodku, bo nie wiem, czy wejdę wyżej, ale pierwszy schodek myślę, że jest do pokonania z jakąś laską. No i w takim razie tak, widzimy się za 30 lat. Oczywiście. Tak? Umowa stoi? Tak, trzymam ze sobą. Dobrze, tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.